komercjalizacja poddaje szpitale, placówki służby zdrowia prawom rynku. To jest spółka i niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem, to ona działa wedle praw rynkowych. No i z tego wynikają różnego rodzaju konsekwencje. Ja przypomnę, mamy jedną wielką prywatną służbę zdrowia na świecie. To jest służba amerykańska. Amerykanie mają bardzo wysoki PKB na głowę, wyższy niż nawet te bogate kraje europejskie, wyraźnie wyższe. Wydają ogromną część tego PKB na służbę zdrowia, no a wyniki są łagodnie mówiąc średnie. Tak, wszystkiego dobrego, prezesie. Trzymajmy się.